Siemacie ludzie. Minął tydzień, znowu wieczór, a zatem porana. Tradycyjne, żużlowe pogaduchy po bandzie. Skoro tradycyjne, no to i tradycyjny Snickers. Za co? O tym za chwilę. Będzie też klapsus tygodnia, tym razem zgrubny, i króciutkie omówienie tego, co wydarzyło się na żużlowych torach, a wydarzyło się niemało. Zatem poczynajmy. Na początek Snickers. Snickers dla wszystkich medyków, klubowych dodam medyków, hołdujących zasadzie, że klub wynajmuje lekarza jedynie po to, by nawet zawodnik przynosząc głowę pod pachą, został uznany za zdolnego do dalszych startów. I wyobraźcie sobie, bynajmniej nie jest to żaden przytyk konkretnie do ostatnich wydarzeń z Gorzowa. Jest tajemnicą Poliszynela, że od lat, od wielu lat, bardzo wielu lekarzy, naturalnie nie wszyscy, hołduje takiej właśnie zasadzie. Po to jest w klubie, żeby nawet zawodnik z głową pod pachą mógł być uznany za zdolnego do dalszych startów. Że nierozsądne, ależ oczywiście. Że cel uświęca środki, ależ oczywiście. Że wbrew pierwszej, najważniejszej zasadzie Hipokratesa, czyli po pierwsze nie szkodzić, ależ oczywiście. Tylko co z tego? Logika, zdrowy rozsądek, a życie swoje. Zatem tylko dlatego, że ostatnio znowu pojawiły się spore wątpliwości w tej kwestii, a nie dlatego, że akurat w tym czy innym miejscu i pod adresem tego czy innego medyka, ten dzisiejszy Snickers. Bo prawda jest taka, i zainteresowani doskonale zdają sobie z niej sprawę, że jak wspomniałem wcześniej, klubowy lekarz jest angażowany w zasadzie tylko po to, by niezależnie od okoliczności stwierdzał zdolność zawodnika do dalszych startów, a wielu niestety medyków tej zasadzie hołduje. Nikogo za rękę nie złapałem, z nikim nie rozmawiałem, żadnych twardych dowodów nie mam, ale znam życie, to żużlowe życie i to od kuchni. Klapsus, także pozostajemy w branży medycznej. Tym razem już imiennie dla lekarza zawodów z Gorzowa, który to stwierdził, że zgrubne badanie nie wykazało u Nilsa Christiana Iversena poważniejszych obrażeń. Cóż, no nie jestem biegły w branży. Obce mi medyczne sformułowania, szczególnie te łacińskie, ale przyznam, że o zgrubnym badaniu usłyszałem po raz pierwszy. A zatem za umiejętności słowotwórcze klapsus dla pana doktora Wojciecha z Gorzowa. No i teraz już o tym, co działo się w minionym tygodniu. A działo się, Najpierw działo się w Pardubicach w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Tamże tor trudny, mocno weryfikujący ambicje poszczególnych uczestników. Ambicje były, tylko z umiejętnościami bywało gorzej. A tor trudny, więc bez nich nie dało się skutecznie jechać. Pojechali dobrze, pojechali znakomicie ci, którzy bili się o podium, o medale. A tych było 6-7 powiedzmy. Wygrał wreszcie nie Polak, powiem zaczepnie. Wygrał Jamon Lindsay. Taki trochę niby kangur, niby Australijczyk, ale wszyscy doskonale wiemy, że od parunastu miesięcy pomieszkuje u prezesa Unii Leszno i jest praktycznie rodowitym bykiem z krwi i kości. W tym roku miał być w składzie Leszna tak w zasadzie trochę na doczepkę. No ale po wypożyczeniu Jarka Hampela, po tym jak spadek formy zanotował Brady Kurtz,
Niespodziewanie trochę australijski młokos skoczył do ligowego składu Leszna i nie pozwolił się już z tego składu wyrzucić. A skoro startował regularnie, korzystał, uczył się, to i w Pardubicach nie znalazł pogromcy. Bardzo starał się w ostatnim roku młodzieżowca Dominik Kubera. No i jak nie Drabik, to smektała, jak nie smektała Kolicji. No i znowu złoto nie przyszło do Dominika, ale pokazał się z dobrej strony i wygląda na to, że jest żelaznym kandydatem na obsadę Speedway of Nation. Co do Pardubic, wspominałem o tym trudnym torze, ale wspomnę także o brązowym medaliście Olegu Michajłowie. To Łotysz startujący naturalnie na co dzień w Daugav Pils, które to Daugav Pils niestety potroszę na własne życzenie zostało jednak zdegradowane do półamatorskiego trzeciego poziomu rozgrywek w Polsce, czyli drugiej ligi. No i nie wiadomo, co z tymi Łotyszami. Fantastyczną robotę z młodzieżą wykonuje tam Kolakokin. Były zawodnik, doskonale czuje sport i ma znakomity kontakt z tymi małolatami. No i te łoteskie żółtodzioby pokazują się, stanowiąc o sile zespołu w lidze. Nie na tyle jednak, by wystarczyło do utrzymania w Ewiner pierwszej lidze. I na nic tu przeróżne spekulacje o rzekomej spółdzielni, która to miała pomóc Polonii w utrzymaniu, a przeszkodzić w tym samym Łotyszom. Nic nie pomogłaby żadna spółdzielnia, gdyby Łotysze dwa spotkania u siebie z poprzednich kolejek, nie mówię o tym ostatnim, po prostu wygrali. Walczyli dzielnie, walczyli pięknie, ale ostatecznie polegli. A że żużel to nie jazda figurowa na lodzie, nikt nie przyznaje not za styl. Cóż z tego, że w małych punktach ich bilans wygląda nawet lepiej niż dobrze, że w każdym ze spotkań, prawie każdym, potrafili mocno zawalczyć, mocno postraszyć rywali, ale zawsze brakowało tej wisienki na torcie, tej kropki nad i w postaci zwycięstwa i dopisania dwóch, bądź w bilansie trzech punktów. No i ostatecznie Łotysze zostali zdegradowani. Teraz pytanie, czy pozbierają się jeszcze na tyle i zechcą w przyszłym roku pojechać w naszej drugiej lidze. No a Polonia się utrzymała się z przytupem, bardzo fajnie wrócił do ścigania skutecznie Grzesiu Zęgota, za co brawa, bo to już kolejny mecz w jego wykonaniu z bardzo przyzwoitym dorobkiem punktowym. A zatem w przyszłym roku Polonia będzie w lidze i może być znacznie mocniejsza niż w tym sezonie. No i najważniejsze wydarzenie weekendu. Toruński dwumecz Speedway Grand Prix. No i tutaj Bartek Znarzli, który niektórych pewnie przysporzył o mocniejsze bicie serca, ciarki, gęsią skórkę, no i stany jakieś przedzawałowe mocno, bo nie układało się ani w piątek, ani w sobotę dla Bartasa najlepiej. Potrafił jednak wybrnąć z opresji, potrafił awansować do półfinałów, no a potem zdobyć tyle punktów, żeby koronując cykl zwycięstwem w sobotę, ponownie przywdziać koronę mistrza świata. Obronił tytuł, pierwszy polski dwukrotny mistrz i za to chwała. Okoliczności za parę lat, parę miesięcy, nawet parę tygodni nikt już nie będzie pamiętał. Wszyscy zapamiętają tyle, ile napisano w Wikipedii. A zatem Bartek wciąż jeszcze bardzo młody chłopak, wciąż jeszcze uczący się żużla, a zatem mający perspektywę na kolejne sukcesy, kolejne tytuły. Tyle tylko, że już będzie miał
potomka. A z dziećmi różnie bywa w zawodowym sporcie. Zdarza się i tak, że niektórzy nie ryzykują już aż tak bardzo, jak w momencie, gdy byli singlami. Miejmy nadzieję, że Bartka te nieszczęścia ominą i dalej będzie sobą, czyli tym szalonym jeźdźcem z fantazją, który koło włoży tam, gdzie inni baliby się włożyć nawet palec. Po toruńskim dwuturniejowym zamknięciu cyklu Grand Prix, tak zwyczajnie po ludzku żal mi Maćka Janowskiego. Magic pojechał znakomite zawody, okraszone dwoma finałami. No i cóż, zaczął we Wrocławiu rewelacyjnie. Potem gorzowski turniej można położyć na kart gorzowskich przygód wrocławian, no bo na Jancarzu wrocławianom zwykle nie jedzie się najlepiej. Tak też nie jeździło się Maćkowi. Zatem tu można to było położyć na karb nielubianego toru, którego nie czyta, toru, na którym nie potrafi pokazać wszystkich swoich walorów. Ale największy pech, który Maćka pozbawił ostatecznie medalu i spowodował, że w klasyfikacji końcowej wylądował na czwartej pozycji tuż za podium, spotkał go w Pradze. Tam pierwszego dnia w 20 finałowym biegu rundy zasadniczej taśma, która nie zdarzyła się chyba od niepamiętnych czasów. To sprawiło, że nie wjechał do półfinału. No a potem już w déjà vu w sobotę, bo znowu 20 bieg, znowu drugie pole, dał radę, zwyciężył, do półfinału wjechał, ale tam pokonał go defekt sprzętu. No i te straty z Pragi sprawiły, że nawet znakomity występ w Gorzowie nie był w stanie odmienić losu Maćka i ten kolejny raz w swojej karierze musiał obejść się smakiem i zadowolić miejscem tuż za podium, tym najbardziej nienawidzonym przez sportowców. No ale Maciek ma jeszcze czas, podobnie jak Bartek, jest coraz bardziej dojrzały, jest taki trochę niepolski, niesłowiański, bo potrafi jechać z zimną głową, kalkulować, ale kiedy trzeba, kiedy to są decydujące momenty, wtedy również potrafi zaszaleć. Zatem wszystko jeszcze przed nim. No niestety przynajmniej rok przerwy przed Patrykiem Dudkiem. Solidny ligowiec, potrafiący zagryźć zęby nawet z bólu i pojechać w lidze wyśmienite zawody. Jakoś do końca nie potrafi tego przełożyć na starty indywidualne. Także te w Grand Prix. Efekt był taki, że obolały po gorzowskich przygodach Patryk nie był w stanie już się podnieść. Zajął ostatecznie zbyt odległe miejsce, by liczyć na stałą dziką kartę. Tym bardziej, że awansował do cyklu inny Polak, Krzysztof Kasprzak. No i skończyło się tym, że Patryka w przyszłym roku w cyklu Speedway Grand Prix nie będzie, ale będzie mógł pojechać w eliminacjach, przebić się do Challengera i stamtąd po prostu wrócić do finałowej, ostatecznej rozgrywki, czego myślę wszyscy Polacy, bo kibicujemy Polakom niezależnie od miejsca, z którego pochodzimy. Dzielą nas barwy, łączy nas Speedway, ale w momencie, kiedy reprezentanci startują z orzełkiem na piersi, to wszyscy jesteśmy w jednej polskiej drużynie. Zatem trzymajmy wszyscy kciuki za szybki powrót Patryka i miejmy nadzieję, że nastąpi już w przyszłym roku. No i zaległe spotkanie półfinałowe play-off w Ekstralidze. Rewanż w Gorzowie między Moje Bermudy Stalą a Betard Spartą Wrocław.
Ja nie będę tutaj filozofował i mądrzył się na temat stanu toru. Nie byłem, nie widziałem, nie dotknąłem, nie kopnąłem, więc po prostu nie wiem, czy te kolizje, upadki i późniejsze kontuzje wynikały z adrenaliny, ze zbyt ambicjonalnego podejścia zawodników, no bo nie przecież z braku umiejętności, w końcu to Ekstraliga, czy przyczynił się do tego, jak niektórzy twierdzili, czy sugerowali w czasie transmisji, taki, a nie inny stan toru. Powtórzę, nie byłem, nie widziałem, nie sprawdziłem, nie kopnąłem tego toru, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Fakty są jednak takie, że trup ścielił się gęsto i to nie tylko dotyczy tych najmłodszych, tych nieopierzonych żółtodziobów, ale skończyło się przykrą kontuzją Taja Wuffindena. Pojechał Puk Iversen, no i tu można by dyskutować. Dzień wcześniej dzwon, czyli jak nokaut w boksie w Toruniu. Dzień później w Gorzowie powtórka. W boksie, po nokaucie, regulamin nakazuje przymusowy odpoczynek. Żużlu, takiego przepisu nie ma. No i tu wróćmy do początku audycji i tego Snickersa. Bez względu na to, czy okaże się na koniec, że Nils był tylko poobijany, bo żużlowcy to twardziele i takie poobijanie, które wykluczyłoby zwykłego, szeregowego człowieka na 2-3 tygodnie z czynnego życia, u nich nie jest w zasadzie żadną dolegliwością i następnego dnia mimo bólu pozwala już startować. Więc nawet jeśli Iversen okaże się był tylko poobijany, to po dwóch takich nokautach w mojej ocenie powinien jednak ociupinę odpocząć. Jak będzie w pierwszym spotkaniu finałowym, to się okaże. Gorzowianie mogą sięgnąć po Krzysztofa Kasprzaka, mogą jechać Iversenem. Pole manewru mają. Natomiast kim pojedzie Betard Sparta w meczach o brąz, no to pozostaje zagadką. Kontuzja Taja Wuffindena, nieobecność Maksyma Rabika, no więc nie za wiele zostaje Darkowi Śledziowi, by przeciwstawić się skutecznie ekipie Piotra Żyto. Ale w sporcie nie takie rzeczy widywano. Historia zna nie takie przypadki. Zatem poczekajmy cierpliwie, a być może w podstawowym składzie wrocławian w meczu o brązowy medal zadebiutuje kobieta Wiktoria Garbowska. To wcale nie oznacza, że wystąpi na torze, ale być może w składzie awizowanym ona się pojawi. Bądźmy więc cierpliwi. Gratulujmy Bartkowi Zmarzlikowi obrony tytułu indywidualnego mistrza świata, bo to jest wiadomość weekendu, tygodnia, roku i wielu jeszcze kolejnych lat, bowiem pierwszy to podwójnie złoty polski żużlowiec. Za to ogromne brawa, podziękowania, za wzruszenia, za Mazurka Dąbrowskiego, za tę szczerą, niesamowitą radość na stadionie. I trzymajmy kciuki, by nie był to ostatni triumf Bartka w zawodach tej rangi. No a teraz, żeby troszeczkę ostudzić i ze spokojem odejść od bieżących wydarzeń, pora na dzisiejszego gościa. A zatem, moi drodzy, pierwszy gość dzisiaj, Ryszard Buśkiewicz, rodowity byk z Leszna,
z dłuższym epizodem w bydgoskiej Bolonii. Witam, Ryszard, i cieszę się, że w końcu udało nam się zdzwonić. Również pozdrawiam i cieszę się, że będę w tej audycji u Ciebie. Rysiek, 6 medali drużynowych Mistrzostw Polski. Jak na 12 lat kariery, kawał zdobyczy. No, można powiedzieć i tak, że parę medali się zdobyło. No, można powiedzieć, największe tam zdobycze medalowe to w Lesznie, a też muszę zaznaczyć, że w Lesznie przez 5 sezonów, które startowałem w Lesznie, to nie wystartowałem tylko, nie byłem wystawiony przez trenera w jednym meczu ligowym, i w dwóch meczach ligowych nie wystartowałem, dlatego że w Toruniu miałem z Żarowiczem 2 biegi wygrałem i w tym drugim biegu na mecie z Żarowiczem się szczepiliśmy i wylądowałem w szpitalu. Także nie wystartowałem przez 5 sezonów w Lesie w 3 meczach ligowych. To taka jest, można powiedzieć, element trochę, bo żaden z zawodników jakoś tak mnie ominiały te kontuzje i miałem szczęście. Tym bardziej, że w Lesznie trochę tych zawodników do jazdy było. No tak, no trochę jak Greg Hancock w Grand Prix. No właśnie. No i jeszcze muszę powiedzieć, że nigdy w Unii Leszno przez 5 sezonów nie dostałem nowego motocykla. Ciągle po kimś, albo jak gdzieś tam, jak to się mówi, był jakiś upadek mocniejszy, gdzie była strzywiona rama, czy coś w tym rodzaju, to to dali magazynu nowe, ale tak, żebym dostał kompletny motocykl, nigdy tego nie dostałem, nie zaświadczyłem. A druga strona medalu w 1982 roku, to już tak większa historia, tam dostałem nowy silnik, to znaczy wziąłem nowy silnik, bo już przyszedł z magazynu do warsztatu, ja wymontowałem ten mój stary, to w tym roku zdobyłem właśnie, bo tak śledziłem, 186 punktów i chyba z 8 bonusów. No i nie tylko liga, bo było srebro w parach z Romanem Jankowskim i było kilka miejsc na Pudle w turniejach, które wtedy chętnie i często organizowano. No zgadza się, także no jedynie nie miałem szczęścia do brązowego medalu, gdzie z Edwardem Jancarzem dogrywałem bieg. I to znaczy w pierwszym biegu popełniłem błąd na środku łuku, bo weszłem i zaczęło mnie kręcić i z pierwszej pozycji spadłem na trzecią i dodatkowy bieg ze Edwardem Jancarzem. Też wygrałem start i na linii 30-metrowej mnie tak lekko dźwignęło i odjechałem i wtedy on to wygrał. A tak twierdzę, żeby ale tak miało być i jak to się mówi, nie miałem mieć tego brązowego, bo w tym sporcie też trzeba mieć trochę szczęścia. Trochę szczęścia, dokładnie. No ale powiedzmy też tym najmłodszym, którzy dopiero co poznali żużel, że to były trochę inne czasy niż teraz, bo wspominałeś, nie dostałem nowego motocykla. Teraz każdy zawodnik ma team, ma przynajmniej kilka kompletnych motocykli do dyspozycji, a wtedy to były centralne przydziały. Jak nie byłeś liderem, gwiazdą, to mogłeś tylko pomarzyć o nowej furze. No tak mówisz, a tak samo było czy z kombinezonami, czy jeszcze. Ja wtedy byłem na eliminacjach do Mistrzostw Świata w Jugosławii, to wtedy kupiliśmy kombinezon od Rudy Muca. Także ja przywiozłem go i klub odkupił i tak miałem kombinezon, a tak? Przecież w jednym kombinezonie się startowało ileś sezonów. Starsi kibice się śmieją, że kiedyś było lepiej, bo wiedzieli, że Roman Jankowski ma taki kombinezon, Zenet Prof, taki i inni zawodnicy jeździli po kilka sezonów. Nie musiał patrzeć na kolory kasków czy numery startowe, bo już wiedzieli, że tak jest. A teraz co sezon kombinezon. No i to były ciężkie, mało wygodne skóry wtedy, a teraz elastyczny kewlarek. No, tak mówisz, no wszystko się zmienia, no trudno się mówi. No jedno takie się nie zmienia. Takie były czasy i to trzeba chwalić, i tak było i nic nie zrobimy. Teraz są inne czasy. Ale ciągle w lewo. O,
Ja się śmieję, że ciągle w lewo, bo jak prawo skręcisz, to możesz pojechać do miasta czasami. Ryszard, wspomniałeś, że, bo tak, tych 5 medali drużynowych Mistrzostw Polski to było w Lesznie. Tam były 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe. No ale mimo takich znakomitych wyników przenosimy do Bydgoszczy. To był wtedy klub gwardyjski, milicyjny. Kusił bardziej? Powiem tak, że bo tam jeszcze chodziło o mieszkanie i takie rzeczy, bo na memoriale miałem dostać właśnie nowy motocykl, nie dostałem i tak się zaczęło, że no, że wylądowałem w Bydgoszczy. No i powiem tak, że trochę miałem pecha, bo jak kiedyś byłem w Gdańsku i wracając z Gdańska wjechałem do klubu do Polonii Bydgoszcz i tak rozmowa był Leszek Tylinger i Zygiusz Łapa i tak tego, że to, tamto o różnych sprawach, a może byś przyszedł, tyle tam dostaniesz pensji, tyle za punkt, tyle ten, a jeszcze Zyga Łapa mówi, nie mam się, ja cię przypilnuję, nie? No i dodajmy dla wyjaśnienia młodszym, Sekret Łapa, mechanik tak, od zawsze w Polonii. Tak, powiem tak, że no miałem wtedy trochę pecha, bo jak ja przyszedłem, to Zygusia Łapę zwolnili, a przyjęli Leszka Nogowskiego. No, powiem tak, pan Leszek Nogowski, super facet, super tam mechanik, jak to się mówi, ale taki bardziej techniczny na coś dorobić, coś takie rzeczy. A już do motocykli, żeby ustawić, żeby tam coś tego, to już nie miał takiego daru. Także pamiętam jeszcze, mogę powiedzieć jedynie tyle. Pamiętam, mogę dzisiaj to powiedzieć. Kiedyś Zygusiowi Łapy, jak wrócił z powrotem do jako mechanik do Polonii, załatwiłem takie piękną biorę radio z tymi głośnikami dużymi odkładanymi, no to mówi do mnie tak, i weź na ten silnik, wyciąg, zrobimy jakiś remont, nie? Zrobiliśmy remont, to powiem ci tak, że na meczu z Zieloną Górą wtedy tam dosyć i było dosyć bardzo dobrze, nie? I w ostatnim biegu jak już tam przyjechałem czwarty i na turniej do Poznania mój języka, mówię, coś się stało po tym remoncie, nie? A on mówi, weź no to zobaczymy, nie? Zobaczyliśmy, okazało się, że tam się przestawił, nie? Ustawił po nowemu, pojechałem do Poznania, to mówię ci, że nie wiem, nikt nie miał szans wtedy tam wygrać. Sam jechał motocykl. Dostałem 2 motocykle, to silniki jeździłem robić do... Halo, halo? A, jestem. A, dobra. Także tak, nie, taka nie, nie się nagrało podjęło. Się dokąd jeździłeś robić te silniki, bo zanikła łączność. Jesteś, Rysiu? No jesteśmy ponownie, bo chyba zasięg trochę uciekał. Skończyliśmy na tym, że zawoziłeś te silniki, ale nie nagrało się do kogo. No, zawoziłem silniki do Leszna, do mechanika Zenka Nowaczyka, nie? A później to już bym miał robione w Bydgoszczy już. No ale dobrze, Następny rok już były w Bydgoszczy robione. Także, że pamiętam jak jechaliśmy baranże z GKM Grudziądz, to wtedy pamiętam przyjechał mechanik Wierna, Pilarczyk, kurde, byliśmy tak obstawieni. A ja nie, ja jeździłem na motocyklach robione u nas w Warszawie. Także w tych 2 metrach zdobyłem po 13 punktów. No ale w tamtym czasie Polonia w Bydgoszczy miała pewne argumenty lepsze od pozostałych klubów, bo większość drużyn opierała się na wychowankach. Polonia była nielicznym takim, gdzie tych wychowanków było relatywnie niewielu. Większość to była armia zaciężna. Tak jak mówisz, nie? Że no bo wtedy za moich czasów już wtedy, a wcześniej był Zdzisław Rutecki przyszedł, potem przyszedł Polek Prok, ja przyszłem, Fabiszewski, no i zaś później to już wiadomo. I jak ja kończyłem karierę, skończyłem, to przyszedł i Gomułski, i Cieślewicz, także
Polonia brylowała, tym bardziej, że tu swoich zawodników też miała wychowanków niezłych. Przecież Ziarnikowie, Patynek, Paweł Bukiej. Zbysiu Bizoń, potem Rysiek Dołomisiewicz. Parę fajnych nazwisk było. No, Dołek to był wybitny, także Dołomisiewicz był specjalnie pilnowany i dopieszczany przez Zygę Łapę, nie? Każdy majster miał swojego ulubieńca, tak? Tak zwanego konia. Rysiu, ale to przejście do Polonii, to co, w Unii zaczęło się robić trochę ciasno, duszno, czy z innego powodu? To był zwykły przypadek, taki zwykły przypadek losowy, że trafiłem do Polonii Bydgoszcz. No ale kondycję masz do tej pory, bo z tego co wiem, to na balu Szuchowca w Lesznie ostatni schodzisz z parkietu. No zgadza się, no. Coś tam zostało, tym bardziej, że mówię, no. Papierosów nigdy tam nie paliłem, nie palę do dzisiaj. Od alkoholu też nie, alkoholu też zazwyczaj nie używam. Także jakoś to te zdrowie no, dopisuję. No ale praca się rządza, bo jeździsz tirami, czyli tam pobiegać się za bardzo nie da przy okazji. No, tak mówisz, no nie da się za bardzo, no trudno się mówi, no. Z czegoś trzeba żyć, to nie były te czasy, że tego. No także nie trafiłem na milicyjną emeryturę, bo się wypisałem wtedy, jak odchodziłem z Polonii, to wypisałem się z milicji, także. No, niedługo już zostało, bo jeszcze do lutego. Rysiu, ale teraz śledzisz to, co dzieje się na bieżąco w lidze. Oczywiście, każdy mecz oglądam, także no zresztą jeżeli masz Facebooka, to widzisz, że jestem tam dosyć mocno aktywny, bo z niektórymi rzeczami i przypadkami się nie mogę zgodzić, z tymi startami ciągle zawsze mówiłem, ciągle mówiłem, jak może być karanych trzech zawodników za ruszanie się na starcie. Jeżeli ci ludzie to wymyśleli taką rzecz, to nigdy nie siedzieli na motocyklu żużlowym, bo jeżeli stoję na drugim torze albo zawodnik stoi na trzecim torze i patrzy na prawy zamek albo na lewy zamek ten z drugiego toru, to jest normalny objaw zawodnika, że jak ten drgnie, czy się ruszy, tak samo ty robisz tego, bo nie wiesz, czy ty zaśmiejesz. To jest takie ciśnienie, takie, no mówię, no ci, co nie siedzieli na motocyklu nigdy i właśnie od przyszłego roku ma wejść przepis, że będzie tylko właśnie karany pierwszy ten, co się ruszy, nie? No dobrze, ale też byli specjaliści swego czasu, którzy wykorzystując te skrajne pola, pierwsze albo czwarte, potrafili rywala wpuścić w taśmę. No dlatego też mówię, to jest też piękno tego żużla, żeby i że kibice też za moich czasów, że jeżeli stałem na pierwszym torze, podjeżdżałem, mówię, majster, teraz ten z drugiego toru będzie w taśmę. No, wziąłeś tak, ruszyłeś się, dgnąłeś ciałem, bo teraz nie możesz motocyklem, ale nawet był moment taki, że ciałem nie mogłeś się ruszyć, nie? No tak, mikroruchy mikroruchy, no. To były mikroruchy pana Leszka Dębskiego, kurde. Rysiu. No to jest tak, powiem szczerze, nie? Jak ktoś był kiepskim sędzią, to chce być dobrym szefem sędziów. I to mu nie wychodzi czasami. Oj, 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 to teraz będzie hejt, komentarze i inne cuda. Ale przeżyjemy. Ale to nie będzie tego, tylko to jest taka jest prawda, bo to wszyscy, którzy są przy żużlu i byli w żużlu, to o tym mówią głośno, jak to się mówi po cichu, bo nikt nie chce powiedzieć dobrego. Ja cały czas na Facebooku pisałem, że to, co wyczynia czasami, a zresztą powiem tak, w żadnym sporcie nie ma takiego czegoś, że szef sędziów ocenia swoich kolegów z pracy. Tym bardziej, że oni pracują na żywo i podejmują decyzje szybciej, a on zaś ogląda to w
różnych spowolnieniach, wolnieniach, kółkach i wtedy może inne decyzje. To nie znaczy, że zawsze, że zawsze idealne też. Tak mówisz. No dobrze, ale ostatnio... Tak samo ostatni mecz w Gorzowie. No do tego chciałem nawiązać właśnie. No, ostatni mecz w Gorzowie, masz prosty przykład. Lekarz dostał, jak to się mówi, jakieś tam nagane czy coś, gdzie nie będzie mógł, a gdzie byli, że doprowadzili do takiego stanu toru, że wszystkie trzy upadki, czy tam pięć upadków, które było spowodowane, no powiedzmy, że stanem toru, no niestety. A bo ręce też niektórym było widać, że wysiadały. Także powiem jeszcze wcześniej, Unia Leszna, gdzie przewodniczący komisji się to, jak to się mówi brzydko mówiąc, dopieprzał, że Unia Leszna ma kiepską drenarkę, to tamto. Unia Leszna miała takie samo napady jak Stal Gorzów i doprowadziła tor, można powiedzieć, do używalności, że opady nic nie zrobiły, nawet był w meczu, trzeba było polewać, a później opady deszczu nic temu torowi nie zrobiło. No ale w Gorzowie, tak jak mój kolega napisał, był zrobiony tor a la Stasiu Chomski. Nie wiem, jak wygląda tor a la Stasiu Chomski, ale wolę się na własnej skórze w takim razie nie przekonywać. No właśnie. Wysiu, to tak inaczej. Unia czwarty raz z rzędu sięgnie po koronę? Powiem tak, że wygra ten, który trafi, no, jak to się mówi, z formą, ze szczęściem i w ogóle. Także, że mówię, no, dla mnie na przykład Unia powinna wysłać, żeby w środę już tam był komisarz toru, żeby był, ten tor był przygotowany normalny, nie? Żeby nie było... Ale normalny w ostatnim... Żeby się nie okazało, bo tak jak Janowski powiedział, nie? We Wrocławiu zawsze ktoś tam miał ale, że trzy czerty, że beton, że to, że nie ma ścigania, no, a tu na tym jedynie Cegielski i komentator Dryła trochę tam mówili o tym torze, a pan, jak to się mówi, przewodniczący, no zbytnio za dużo się nie wypowiadał, nie? No ale dobra, za twoich czasów bywały tory, że kaski tylko wystawały. Inne były motocykle, łatwiej było sobie poradzić. Ale to powiem tylko tak, to... Kaski wystawały tylko, można powiedzieć, w Bydgoszczy. Na innych torach nigdy nie było takiej kopary, jak to się mówi. No tam też nie była aż kopa, tylko, że powiem, no te silniki teraz są całkiem inne. Nasze silniki też były inne i inaczej się jechało na tych torach przyczepniejszych. Czyli teraz trudniej kontrolować motocykl. No tak, bo tych obrotów, no tego wszystkiego i te małe zębatki, to jak najgorzej, jak jest w pewnym momencie ślisko, bo kiedyś za moich czasów były takie, że było na całej powierzchni tor kopa, a tu trochę tu nie było tak, bo były miejsca, że pociągało, nie? Przecież... Ale nic, no to tak jest, czasami żużel w Szwecji też muszą jeździć, nie? No ale tu abstrahując od tego, tej Szwecji czy tego wszystkiego, ale u nas cały czas jest kiedyś Leszno robiło okopny tor, to dostawało kary, nie? No bywało. No, Unia zrobiła na, gdzie padał deszcz, zrobiła tor, gdzie się zrobił przyczepny, to wtedy stal Rzeszów odjechała. Unia odbyła mecz, jak to się mówi, po długiej zili. W czterech pierwszych biegach były rekordy torów, gdzie na Feskopie nie jesteś w stanie zrobić tego rekordu toru. Bo nie jest możliwe, trzeba musisz przypnąć ten gaz. A Unia dostała wtedy, powinna dostać medal za przygotowanie, a ona dostała największą karę wtedy. Także że nie są te przepisy dla wszystkich równe. Są lepsi i lepsi. No dobrze, to teraz odejdźmy na chwilę od Leszna, bo fajny czas spędziłeś też w Bydgoszczy. Polonia utrzymała się pierwszej lidze. Jak widzisz przyszłość tej
tej odrodzonej bydgoskiej drużyny? No, no powiem tak, no, no muszą też skąpać bardziej no, wzmocnić jeszcze się trochę lepiej. No, ten Francuz, szkoda, że ten Francuz miał kontuzję, bo ten, to Polonia by ta inaczej stała, nie? A mówię, no nikt więcej na dzień dzisiejszy nie miał szans, no bo Apator niestety był najlepszym, nie? Można powiedzieć. No nie do końca, bo nie wiadomo, jakby to się stało, jakby były play-offy, bo to wiesz o tym doskonale, że widzisz, że w Łodzi trener Bajewski wykorzystał wszystkie rezerwy, które taktycznie, które miał do wykorzystania. Jeszcze przed biegami nominowanymi. No zgadza się. No ale Skóra był pewny siebie, bo założył się o czuprynę. No, o właśnie, tak jak mówię. Wtedy w Lesznie musiał ściąć, jak do mistrza Polski musiał ściąć czuprynę. Rysiu, to gdzie teraz w prasę powiedz? Po Polsce czy... To gdzie teraz w prasę cię niesie? No właśnie byłem dzisiaj w Bydgoszczy. Teraz załadowałem się w Grudziądze, jadę do Tczewa i do Gdańska i do Gdyni na prom. I do tę stronę. Czyli międzynarodowe trasy. Tak. Przeważnie na Szwecję, Szwecji tam Węgry, Słowacja, Słowenia. To wypada mi jedynie, dziękując za rozmowę, życzyć Poszużlowemu. Trzymaj gaz i co? Aby do emerytury, tak? Tak, jak mówisz, cały czas na odciąciu. Rysiu, dziękuję serdecznie. Nie przeszkadzam. Trzymaj się drogi. Również dziękuję bardzo za wywiad i wszystkich pozdrawiam. Tyle zatem z trasy, bo wciąż za kierownicą Ryszard Buśkiewicz, wychowanek leszczyńskich Byków, podpora bydgoskiej Polonii, dziś zawodowy kierowca tira, odliczający dni do emerytury. A przy tym wciąż, no, przynajmniej bardzo konkretny w swoich ocenach aktualnych wydarzeń na torze. Sześciokrotny medalista drużynowych mistrzostw Polski, srebrny medalista mistrzostw Polski par klubowych, no to pewnie wie, o czym i co mówi. A zanim jeszcze zakończymy dzisiejsze spotkanie, zaproszenie. Otóż niebawem startujemy z naszą żużlową świąteczną paczką. Będą licytacje gadżetów, upominków przekazanych przez żużlowców, trenerów, ludzi Speedwaya, zaś wylicytowane kwoty, zebraną sumę, jak to w naszym zwyczaju, przekażemy na rzecz zawodników poszkodowanych na torze i potrzebujących pomocy. A zatem śledźcie nasz portal, śledźcie nasz fanpage na Facebooku, szukajcie tych informacji, one już niebawem zaczną się przewijać. Będzie sporo ciekawych pamiątek, interesujące gadżety, wielu przekazujących te pamiątki byłych i obecnych zawodników, a że cel szczytny i kolejna już edycja tej akcji, jestem przekonany, że i wasze serca będą otwarte, podobnie jak portfele. A tym, którzy zechcą dowiedzieć się, co wydarzy się w Speedwayu przez kolejny tydzień, tak zapraszam już za tydzień na kolejne żużlowe, wieczorne pogaduchy. Przemysław Sierakowski, dziękuję dzisiaj serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam.